Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl. Witam Cię serdecznie i w dzisiejszym filmie chciałbym podjąć temat nudy w biznesie. Wielu nam wydaje się, że prowadzenie biznesu jest piękne i kolorowe, ale chciałbym opowiedzieć o tym, jak prowadzenie biznesu jest po prostu nudne, powtarzalne i jak odniesienie sukcesu wymaga od nas pokonania tej codziennej monotonii i powtarzalności. I wszystko opowiem Ci na fajnych przykładach, na fajnych historiach. Będzie o Arnoldzie Schwarzeneggerze, którego widzisz za plecami. Także zaczynajmy, zapraszam do oglądania filmu w całości. Będzie dużo fajnej wiedzy i inspiracji przede wszystkim. Na początek historia Arnolda Schwarzeneggera. Każdy z Was pewnie tego pana zna i jest to mega inspirująca postać, która inspiruje do sportu, do kulturystyki, do biznesu, do oglądania świetnych filmów i do polityki nawet. I ten pan miał kilka w swoim życiu karier, w których odniósł sukces. I Arnold Schwarzenegger w swojej świetnej książce Total Recall, Pamięć Absolutna, opisuje bardzo ważne zasady sukcesu, które właśnie pozwolą Ci zrozumieć, dlaczego biznes jest nudny, ale też wyciągnąć z tego takie pozytywne wnioski i odnieść sukces. Arnold Schwarzenegger, szczególnie na przykładzie kulturystyki, opowiada o tym, jak odniesienie sukcesu właśnie w tej dziedzinie, czyli zbudowanie fajnych mięśni, fajnego ciała, odniesienie sukcesu, przekłada się na nudę i na powtarzalność. Ponieważ żeby wyrzeźbić sobie fajne ciało, trzeba zrobić tysiące czy dziesiątki tysięcy powtórzeń tego samego ćwiczenia. Czyli ćwiczymy jakiś mięsień, powtarzamy. I jest to mega, mega nudne, ale jeżeli chcemy odnieść sukces, zbudować mięśnie czy zbudować swoją firmę, to musimy właśnie pokonywać codziennie te setki różnych powtórzeń, żeby coś zbudować. I to jest nudne. Nie każdemu się chce to robić, ale jest to świetne porównanie do stworzenia swojej firmy, która odnosi jakieś sukcesy, która jest stabilna, która i zarabia. I tak samo można właśnie przełożyć to na własną firmę, czyli te powtórzenia codzienne, które są nudne, które są nieprzyjemne, ale właśnie dzięki tym powtórzeniom jesteś w stanie zbudować swoją firmę, tak? W każdym aspekcie, czy jest to firma taką jak ja prowadzę, czyli Amazon, proste produkty na Amazonie, e-booki, blogowanie, czy jakakolwiek inna firma, czy zbudowanie fajnego ciała, czy sukces w ogóle w życiu. To wszystko polega na pokonaniu tej nudy i codziennych powtórzeń. I może przejdźmy do przykładów właśnie z prowadzenia firmy. Jeżeli chodzi o na przykład działanie na Amazonie, o czym tak często mówię, to żeby odnieść w tej dziedzinie sukces, to nie sztuka wydać 20 produktów prostych czy 50, bo to jest ciekawe i nas to interesuje na początku, jak wiele innych rzeczy, ale sztuka to przełamać się i wydać na przykład tych produktów 700 czy 1000, tak jak ja uczę moich kursantów, bo w moim wypadku, jak zaczynałem swoją przygodę na Amazonie, pracowałem ciężko na etacie i nie miałem siły, ale żeby uwolnić się z etatu, żeby odnieść jakiś tam sukces sprzedażowy, ja musiałem przez wiele miesięcy, każdego dnia przychodzić po pracy zmęczony i zmuszać się właśnie do tych nudnych powtórzeń, czyli każdego dnia wydawałem po 5 produktów, co mi się wcale nie chciało, było to nudne, miałem dość i było to bardzo monotonne zajęcia i nie było w tym nic seksownego, ale właśnie te powtórzenia, ta monotonność sprawiły, że mi się udało ten sukces odnieść. I jak było mi ciężko, jak mi się nie chciało powtarzać tych nudnych powtórzeń, jeżeli chodzi o tworzenie produktów na Amazonie, to przypominałem sobie właśnie książkę Arnolda, czy jego wywiady, które można znaleźć na YouTubie, o tym, że właśnie ta nuda i ta powtarzalność daje nam sukces. Arnold to świetnie ujął na przykładzie tego, jak on ćwiczył na siłowni. Wielu kulturystów, którzy go otaczali gdzieś tam na siłowni, oni ćwiczyli z grymasem, im się nie chciało robić tych ćwiczeń, tych powtórzeń, ale Arnold, jak przychodził na siłownię, pomimo często 5-godzinnych treningów każdego dnia, on się uśmiechał. On przy każdym powtórzeniu, gdy go wszystko bolało, on się śmiał, ponieważ wiedział, że każde powtórzenie prowadzi go do miejsca, gdzie on chce być. I tak samo jest w przypadku zeszytów na Amazonie, e-booków czy w innym biznesie, bo nawet jeżeli weźmy na przykład prowadzenie mojego bloga. Ja jestem osobą, która lubi tworzyć bloga, która lubi nagrywać filmy, która lubi pisać posty na blogu i osobą, która ma wiedzę i predyspozycję, żeby to robić, tak? Czyli jest to coś dla mnie. Pomimo tego, że jest to biznes, który ja chciałem mieć i który ja lubię, jest to trudne. Mój cel na 2019 rok, czyli na rok, który właśnie się już kończy, moim celem, jednym z moich celów było stworzenie 100 filmów na YouTube'a i 100 artykułów na bloga. I teraz jakiekolwiek predyspozycje ja bym nie miał, ja potrafię pisać, ja potrafię nagrywać i lubię to robić, mam wiedzę,
Ale po kilku tygodniach tworzenia tego typu rzeczy, czyli w trakcie tej nudy, która nas dopada, ja miałem dość. Mi się też nie chciało, nie miałem motywacji i nieraz potrzebuję się właśnie motywować od osób, które mówią, że właśnie ta nuda i powtarzalność to jest klucz do sukcesu. I poprzez tą powtarzalność na Amazonie, na blogu, ja odnoszę sukces tak samo jak Arnold odnosił sukces na siłowni. I dlatego dzięki właśnie wsparciu tego pana gdzieś tam mentalnym, ja wiem, że ta nuda, którą pokonuję i monotonność każdego dnia przynosi mi ten upragniony sukces. I to jest też sygnał dla Ciebie. I podobnie jest w przypadku moich kursantów, którzy publikują na Amazonie, czy to e-booki, czy proste produkty, ponieważ wiele osób odpuszcza po wydaniu tych kilkudziesięciu prostych produktów i mają te osoby może jakąś mniejszą lub większą sprzedaż, ale te osoby odpuszczają, ponieważ nudzi ich publikowanie kolejny dzień tego samego, coraz oczywiście uczenie się i popychanie tej granicy coraz bardziej, ponieważ jak Arnold Schwarzenegger mówił, że ostatnie powtórzenia, jeżeli wykonujecie na przykład na siłowni ćwiczenia, tak, podnosicie ciężar, to sztuka to robić przez wiele miesięcy, przez wiele lat, ale też bardzo ważne jest ostatnie powtórzenie, czyli w przypadku 12 powtórzeń danego ćwiczenia najważniejsze są te dwa ostatnie, w których jest Ci najciężej, w których popychasz tą swoją granicę troszeczkę dalej, w którym mięśnie się uszkadzają i potem regenerują, tak żeby były większe. Tak samo jest w biznesie. Jeżeli odpuszczasz w jakimś momencie, to zapominasz, że najważniejsze działania są właśnie te na końcu, te najtrudniejsze, które często przychodzą po wielu miesiącach nudy i monotonii. W moim wypadku wydanie jednej z ostatnich serii produktów, dzięki temu stworzyłem najlepsze produkty, które się najlepiej sprzedają do dzisiaj. Także ważne jest też przekroczenie tej granicy bólu, pokonanie tej nudy, ponieważ właśnie na końcu czeka ta nagroda i często jesteśmy blisko. A wiele osób, które publikują na Amazonie ze mną, czy robią jakikolwiek inny biznes, odpuszczają, gdy są blisko, ponieważ zaczyna wkradać się ta nuda, ta monotonia i ten ból spowodowany właśnie tą nudą, tak? I niekoniecznie, gdy wiemy, że to, co robimy, ma sens. Dlatego, jak już zrozumiesz, że pokonanie tej nudy i ta codzienna monotonia prowadzi do sukcesu, musisz jeszcze wiedzieć, że potrzebujesz planu. Ja na przykład planu i tych powtórzeń, tak? Czyli o powtórzeniach powiedziałem już, czyli powtórzenia, ale nie bezsensowne powtórzenia, ponieważ porównując to do siłowni, możesz iść na siłownię i machać bezsensownie żelastwem, często ciężkimi ciężarami, bez jakiejkolwiek wiedzy i pomocy i zrobić sobie krzywdę i nie mieć efektów. Ja chodząc na siłownię korzystam z pomocy trenera, po prostu tak, płacę trenerowi, który mi pomaga, który mnie uczy, który mnie oczywiście motywuje, ale dzięki niemu jestem w stanie wyrobić sobie dobrą technikę, mam plan treningowy, mam swój cel i ja wcale nie muszę dźwigać bardzo ogromnych ciężarów, oczywiście też to jest ważne, ale robię to mądrzej i nawet mniejszymi ciężarami i mniejszą ilością powtórzeń, bez zrobienia sobie krzywdy, jestem w stanie osiągnąć to, co chcę. I tak samo Ty w swoim biznesie, jakimkolwiek, jesteś w stanie robić to wszystko mądrze i bardzo ważne są powtórzenia, które połączone z wiedzą i planem i wizją sprawią, że Ty ten sukces osiągniesz. Czyli działaj, powtarzaj, pokonaj tą nudę i przy okazji korzystaj z pomocy innych, inspiruj się innymi, dzięki temu będziesz w stanie osiągnąć swój sukces w swojej firmie i przekujesz jakby tą nudę w prowadzeniu swojej firmy na swoją korzyść, ponieważ będziesz wiedzieć, że ta nuda, ta systematyczność robiona dobrze i mądrze, tak, te powtórzenia robione poprawnie, doprowadzą Cię z czasem do tego, do czego chcesz, bo w zależności co to będzie oczywiście, ale pamiętaj zawsze o Arnoldzie Schwarzeneggerze, który idąc na siłownię, dźwigając straszne ciężary i pracując bardzo ciężko, się uśmiechał, ponieważ wiedział, że każde powtórzenie to jest to, co prowadzi go do celu. I Ty też o tym musisz pamiętać, szczególnie w chwilach zwątpienia, nie na początku, gdy się zajarasz jakimś tematem, tak jak ktoś się zajarał dosłownie tematem Amazona, biznesu czy prowadzenia swojej firmy. Nie, trzeba wykorzystać czas i te powtórzenia do swojego sukcesu i warto o tym pamiętać. I polecam Ci serdecznie przeczytanie sobie książki Arnolda Total Recall, Pamięć Absolutna, ponieważ ona dużo zmienia w naszej głowie i zachęcam do pracy, do regularnej pracy, do powtarzalności i to jest klucz do sukcesu małego i dużego. Dzięki za oglądanie, zapraszam Cię do innych moich filmów, jeżeli podobają Ci się moje materiały, do subskrybowania, dania łapki w górę i do zapisania się na darmowy kurs Amazona i biznesu online, do którego link znajdziesz poniżej oraz poniżej pod tym filmem, znajdziesz wiele fajnych, przydatnych linków, które nauczą Cię wielu ciekawych rzeczy. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia, na razie, cześć.